Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Shepard. Słuchajcie, przed chwilą zakończyłam prawie 4-godzinny stream z bety gry The Division. Pierwsze wrażenia? Słuchajcie, gra jest bardzo fajnie zrobiona, jak na betę. Powtarzam, to jest beta, czyli wstępny projekt. Gra nie jest w pełni skończona, ale jak na betę wygląda po prostu super. Bardzo fajnie mi się zgrało, bardzo mi się fajnie grało z Pawłem i z Waflem. Serdecznie pozdrawiam Was, chłopaki. Mam nadzieję, że jeszcze dziś wieczorem dokończymy grę. Dokończymy. Będziemy po prostu dalej grać, dalej eksplorować. Na czym polega ogólnie gra The Division? Z tego, co ja zdążyłam zauważyć, grając przez te 4 godziny. Naszym zadaniem jest po prostu przetrwać. To jest gra typu survival. Jest strzelanka, jest eksploracja całego miasta. To jest chyba na podstawie, robione na podstawie Nowego Jorku, ponieważ mamy udostępnione część Manhattanu, czy nawet cały Manhattan, czy ja dobrze nie pamiętam. I po prostu możemy dalej iść, eksplorować, zwiedzać różne budynki, kogoś ratować, czy walcząc z wrogami. Ale jest to, powiedzmy, taki główny wątek. Jeszcze jest dodatkowa kwestia. Mamy dodatkową strefę, tak zwaną Dark Zone. Dark Zone jest bardzo fajny, ponieważ tam się zachodzi i można albo strzelać do innych agentów, bo my jako agent jesteśmy w tej grze i dostajemy tak zwany range, czyli dostajemy, że taką oznakę, że jesteśmy po prostu wrogo nastawieni i najlepiej nas unikać, albo co fajne, zauważyłam, że bodajże jak zabijemy kogoś z właśnie znacznikiem range, czyli z taką czaszką nad naszym nickiem, wtedy dostajemy też punkty doświadczenia. Za przetrwanie jak najdłużej w strefie Dark Zone dostajemy oddzielny level, czyli level jakby w normalnej fabule jest liczone oddzielnie, a level w Dark Zone jest oddzielnie. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo to się nie miesza, tak? W ogóle inny equipment jest w Dark Zone. Można inny sprzęt sobie dokupić. Jest tam specjalna taka osoba, która stoi na samym wejściu Dark Zone. Czyli taki sklep z babką, stoi sobie babka obok i po prostu sobie możemy tam kupić dodatkowe rzeczy. Co jeszcze? Ogólnie w ogóle jestem zaskoczona, bo Ubisoft tym razem się przyłożył. Naprawdę się przyłożył do roboty. Nie wiem, jak wyglądała alfa, bo się na alfę nie załapałam. W ogóle nie wiedziałam, że była alfa wcześniej z The Division, także nie mam porównania. Ale ludzie, którzy na przykład dzisiaj widzieli na streamie, mówią, że o wiele lepiej tekstury wyglądają, bo przedtem ponoć się tekstury nawet nie wczytywały. Jakieś takie kanciaste, cienko to w ogóle wyglądało w alfie. W becie wygląda to ponoć dużo lepiej. Dla mnie ogólnie beta jest zarąbiście fajna, podoba mi się. Chyba wpadkę z wspomnianym kiedyś tam Watch Dogs chyba wzięli sobie do serca i po prostu się przyłożyli do tej gry. Lepiej czasami, żeby twórca opóźnił nam premierę danej gry, żeby ją po prostu dopracował. Jeżeli on dopracuje ją, gra będzie świetna, gra się przyjmie. Już dzisiaj na przykład na streamie na Twitchu, oczywiście stream nie mógł się obyć bez żadnych tam wpadek typu zrywania, łącza, no zobaczymy. Zostaje w każdym razie na Twitchu, bo na Twitchu jest większe zainteresowanie, na Hitboxie raptem 3 osoby, a na Twitchu 20 parę osób było. Także zostajemy na Twitchu, gdzie już serdecznie Was zapraszam, już teraz, w tej chwili, na streama, gdzieś po godzinie 21. Czajcie się na streama, bo się pojawi. I jeszcze raz mówię, gram na Xboxie One. Nie gram na PC, nie gram na PlayStation 4, bo PS5 i PC będzie miało dopiero jutro wstęp do bety. My, jako posiadacze konsol z Microsoftu, mamy już dzisiaj. Jest to fajny gest ze strony twórców i ze strony Microsoftu, który jest nielubiany. No ale tam mniejsza o to. W każdym razie zapraszam Was bardzo serdecznie na streama. Moje wrażenia z gry są pozytywne. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona nad jakością bety. Czasami gdzieś tam się jakieś przycinki zdarzają, ale trzeba pamiętać, to jest beta, czyli
po prostu gra jest niedokończona, jest to część gry, którą dostaliśmy. Słyszałam jeszcze, że następne jakby części Nowego Jorku będą dostępne w DLC-kach, albo po prostu jak się wykupi Season Passa, to później te DLC będą za darmo. Także ja osobiście polecam Wam kupić grę, polecam zagrać, pobawić się, bo naprawdę widać, że będzie mnóstwo roboty. Także dzięki i do zobaczenia na streamie po godzinie 21:00.